kolejna moja książka pod tytułem Judaszyzm. Polecam Państwu tę książkę w sprzedaży w wydawnictwie Capital Book. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale C-Kultura. Zachęcam do subskrypcji kanału, również do odwiedzenia sklepu wydawnictwa Capital Book, gdzie bardzo wiele niepoprawnych politycznie książek odkłamujących historię oraz kulisy najnowszej polityki. A w ostatnich dniach mieliśmy dwa wydarzenia, które warto ze sobą porównać i skomentować. Pierwsze wydarzenie to Nagroda Wrocławia przyznana Marcie Lempart, a drugie to, o czym słyszeliśmy jakiś czas temu, czyli rok więzienia dla człowieka, bodajże działacza ONR-u, który podczas jakiegoś marszu skandował hasło: a na drzewach zamiast liści będą wisić syjoniści. A jakie hasła w ostatnim czasie skandowała Marta Lempart, to wszyscy wiemy, i również jak domagała się na konkretnych osobach dokonania mordu czy innych czynów, za to dostaje nagrodzona, więc mamy tutaj takie podwójne standardy. Dla jednych więzienie, dla innych nagroda. Podczas wręczania tej nagrody protestująca grupa zrobiła we Wrocławiu bardzo ciekawy happening, puszczając z megafonu różne fragmenty przemówień Marty Lempart pod miejscem, gdzie właśnie ta nagroda miała być przyznawana. Miało być to zgromadzenie zamknięte ze względu na wulgarne hasła, no ale okazało się, że wszystkie wulgarne hasła pochodzą z megafonu, z przemówień Marty Lempart. No więc ostatecznie nic nie można było zrobić, bo przecież to ku opamiętnieniu jedynie tej zaszczytnej laureatki, która odbierała nagrodę. No takie, drodzy Państwo, mamy absurdy w naszym kraju i warto się zastanowić, bo takie, wydaje się, małe rzeczy, no nie są wcale małe, ponieważ tutaj rok więzienia za skandowanie takiego hasła na marszu dla tego człowieka w porównaniu z nagrodą dla Marty Lempart, to w tym samym czasie jest coś symbolicznego, o czym nie w sposób nie powiedzieć. I w tym kontekście tutaj już chciałabym powiedzieć trochę o badaniach w IPN-ie, jakie poczyniłam, co wymagało zamówienia kilku teczek, zapoznania się z pewną sprawą, a wyniknęło to z takiej dyskusji na Twitterze, jaka miała miejsce kilka miesięcy temu, no bowiem skoro Marta Lempart stała się postacią tak komentowaną, to pojawiły się różne pogłoski w internecie, czy ona czasem nie jest z rodziny ubeka Tomasza Lemparta. Ktoś znalazł takie właśnie zdjęcie tego byłego funkcjonariusza UB, który rzeczywiście z tego zdjęcia wydawał się taki podobny. No i na tym oparła się taka cała narracja. Ludzie sobie te informacje przesyłali. Marta Lempart sama to skomentowała, że dobrze, że nie nazywam się Kowalska, bo by oszaleli, znaleźli jakiegoś Lemparta. Skomentował to również pan profesor Cęckiewicz, że bez dowodu ludzie w ten sposób komentują. Na co Arkadiusz Cimoch stwierdził, że no ale jednak pewne takie rodziny, które z pokolenia na pokolenie pewne tutaj właśnie struktury i tezy cały czas przemycają, istnieją, więc może warto było by to sprawdzić. No więc ja tutaj skomentowałam to, że zatem, no skoro już profesor Cęckiewicz zabrał głos, to dlaczego po prostu nie sprawdzi u źródła w archiwum i nie rozwieje wszelkich wątpliwości. Na co profesor Cęckiewicz na swoim Twitterze podał mojego tweeta i napisał: a czy ja jestem do spełniania zleceń z Twitteru? Więc tak trochę to wyśmiał, taka to była dyskusja, no, która mnie sprowokowała
pomyślała, że może jednak warto by sięgnąć, no bo jeśli nie, to nie, a jeśli jakieś powiązania znajdziemy, to znajdziemy, ale przynajmniej temat jakiejś takiej debaty internetowej nieopartej na dokumentach się zakończy. Radosław Patlewicz też poczynił pewne badania w tym kierunku, badając rodzinę ze strony ojca Marty Lempart, dziadka, ponieważ gdzieś tam w internecie ktoś napisał, że ten Tomasz Lempart mógłby być dziadkiem Marty, no ale dalsza taka tutaj analiza bez wchodzenia jeszcze do archiwum, no to pokazuje, że mógłby być ewentualnie stryjecznym dziadkiem, czyli bratem dziadka, a nie dziadkiem. No więc tutaj dla mnie już później sprawa przestała być o tyle ciekawa, jeśli chodzi o powiązania z Martą Lempart, no bo okazuje się, że nawet jakby były to jakieś takie dalekie i należy oceniać jej czyny tutaj i teraz, a nie powiązania tak dalekie. Być może jakieś inne jeszcze są w rodzinie, ale tutaj trudno się w tym zajmować, no i trzeba tutaj być obiektywnym, mieć wszystko podparte dokumentami. Ale dlaczego ta sprawa mnie dalej zaciekawiła? Zaciekawiła mnie z tego powodu, że jak już poszukamy tego Tomasza Lemparta, o którego w tej dyskusji internetowej chodziło, to wyskoczy nam w katalogu IPN dwóch Tomaszów Lempartów, którzy się posługiwali takim samym dokumentem. Jeden działał w Warszawie, drugi na terenie Wrocławia. Ten w Warszawie również wcześniej działał w Siedlcach i w Lublinie. I oboje używali tego samego dokumentu. Ojciec Franciszek, data urodzenia 6 marca 1913 roku. No i o cóż tutaj tak naprawdę chodzi? Pojawiła się jeszcze informacja, że jeden z tych Tomaszów Lempartów to tak naprawdę jest Żyd, który nazywa się Dawid Fischer, syn Lejby. No ale sobie dalej używa tego nazwiska. Nikt z jego przełożonych się tym nie przejmował. W późniejszym czasie ten właściwy Tomasz Lempart, który jak potem zobaczymy również to jego nazwisko nie jest rodzinne, podczas wojny przekazał dokument na nazwisko Lempart Żydowi Dawidowi Fischerowi, aby go chronić przed represjami ze strony Niemiec. I ten Fischer dalej z tego dokumentu korzystał po wojnie, gdy już nie groziła mu śmierć, no ale to była taka, jak wiemy, popularna strategia funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa żydowskiego pochodzenia, żeby sobie te nazwiska zmieniać, a on nie musiał zmieniać, no bo już takie po wojnie miał. Ale tutaj w ankiecie specjalnej, gdy aplikował na stanowisko w Urzędzie Bezpieczeństwa, napisał zarówno swoje prawdziwe nazwisko, jak i to nazwisko przybrane. I napisał również i prawdziwą datę urodzenia i tamtą. Tak więc na zewnątrz swojej działalności on figurował jako Polak i katolik Lempart i ludzie, którzy wiedzieli, że jest funkcjonariuszem UB, nie wiedzieli za bardzo o jego żydowskich pochodzeniu. Jego córki również posługiwały się tym nazwiskiem Lempart, ale to wszystko było jakby nieoficjalnie, taki miał ten w dokumentach funkcjonariusza, ale oficjalna zmiana tego nazwiska na Lempart zaszła dopiero w 1952 roku i wtedy, co ciekawe, zachował sobie dalej nazwisko Lempart, zostawił prawdziwą swoją datę urodzenia i poprosił również o zmianę w tym swoim dowodzie imienia ojca z Lejba na Leon i matki z Kreindl na Karolina, żeby to wszystko brzmiało po polsku. Cóż takiego robił? Pracował w Wydziale Cenzury Wojennej w Siedlcach, w Lublinie i w Łodzi. Natomiast tym, czym chciałby się zajmować, to były rzeczy związane ze sportem. Chciał być przeniesiony do pracy w Urzędzie Wychowania Fizycznego, ale początkowo jego przełożeni z Wydziału Cenzury Wewnętrznej nie zgadzali się. Tam był właśnie na tym stanowisku cenzorskim, na stanowisku kierowniczym. I przez jakiś czas pełnił również funkcję naczelnika Wydziału B w Urzędzie Bezpieczeństwa w Lublinie. Ale ostatecznie udało mu się
przejść z tych stanowisk na to, na czym mu zależało, czyli na tym, aby stać się znanym dygnitarzem sportowym. I to mu się udało. Zaczął kierować Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu w Departamencie Szkolenia MBP. Był sekretarzem Zarządu Głównego Zrzeszenia Sportowego Gwardia oraz pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, więc w różnych książkach dotyczących historii polskiego sportu to nazwisko Tomasz Lempart będzie się przewijać bez uwzględnienia tego, że tak naprawdę to jest Dawid Fischer. I tutaj jest bardzo ciekawa anegdota, która jest zawarta w książce Jerzego Lechowskiego pod tytułem Świadek Koronny, która dotyczy piłkarzy Legii i historii właśnie z tym Dawidem Fischerem posługującym się nazwiskiem Lempart. I oni mówią, że oni w tamtych czasach jako piłkarze mieli bardzo złe warunki. Mieli nawet problemy z tym, żeby się dobrze wyżywić i z powodu braku dostępu do mięsa zdarzało im się nawet czasami na sposób taki chiński zabijać psy i sobie gdzieś te psy smażyć i sobie je jeść, tym piłkarzom Legii. Natomiast ci dygnitarze byli w o wiele lepszych warunkach, więc pewnego dnia jeden z piłkarzy Legii, Tadeusz Waśko, porwał jamnika, która należał do żony tego właśnie Dawida Fischera, czyli Tomasza Lemparta. Ciekawe, na ile oni byli tego świadomi. Porwali tego jamnika i po prostu go zjedli. No, tutaj taka jest ciekawa anegdota, mało znana, zawarta właśnie w tej książce. Więc jak tutaj można od Marty Lempart do takich różnych ciekawych historii przejść. W 1968 roku tenże Dawid Fischer, znany w historii polskiego sportu jako Tomasz Lempart, wyjechał z rodziną do Izraela. Ciekawa jestem, czy tam już wtedy wrócili do nazwiska Fischer, czy dalej się posługiwali tym nazwiskiem Lempart. Dalszych informacji na ten temat nie posiadam. Natomiast jak to było z tym właściwym drugim Tomaszem Lempartem, który podarował swój dokument temu Dawidowi Fischerowi. On, co ciekawe, również w strukturach UB zajmował się sportem, no ale zacznijmy od tego, jak to było. Okazuje się, że on również nie pochodził z rodziny Lempart. Jego ojcem był Tymoteusz Semerak. Najwięcej, zbyt wiele nie wiemy, skąd takie nazwisko, czy to, bo też się spotkałam, że to właśnie jakieś jest takie właśnie wschodnie nazwisko, nie wiem dokładnie, czy polskie, czy ukraińskie. Tutaj trudno coś powiedzieć. Natomiast jego ojciec o nazwisku Semerak zginął w 1915 roku, a jego matka wyszła za Franciszka Lemparta i stąd po ojczymie on otrzymał nazwisko Lempart. Więc to jest taka ciekawa historia dwóch Tomaszy Lempartów w strukturach UB, z których żaden z tej rodziny nie pochodził, bo jeden otrzymał to nazwisko po ojczymie, a drugi uzyskał podczas wojny od swojego kolegi to nazwisko. Jednak co się okazuje z tą rodziną Lempart, on również szybko nie miał już dalej kontaktu. I ten Franciszek Lempart, czy on jest jakoś powiązany z tą rodziną Marty Lempart, tego absolutnie nie wiemy, nie będziemy w stanie do tego dojść. Natomiast ten Franciszek Lempart okazał się być awanturnikiem i pijakiem, więc dlatego Tomasza nie był dobrym ojczymem, w związku z czym ten późniejszy funkcjonariusz UB postanowił wyprowadzić się z domu i następnie po wojnie już dowiedział się od matki, że ten Franciszek Lempart wypędził z nią z domu, zamieszkał z kochanką, z którą ma teraz dzieci. Czy to też jednak jest zbieg okoliczności, czy już te nowe dzieci, to jest ta rodzina związana z Marty Lempart.
tego też nie jesteśmy w stanie dojść. Być może nawet sama Marta Lempart, nie wiemy, czy by jakby miała na to jakieś informacje. Tutaj Lwów, bo tam przez jakiś czas mieszkali, niejako też ma tutaj to łączyć, ale może to być po prostu zbieżność nazwisk, więc tutaj dla rzetelności nie chciałabym wchodzić w te dywagacje. To opowiadam tylko jako taka ciekawostka i też jako kwestia, że dobrze jednak dojść do pewnych kwestii i je zbadać. Dopiero w 1951 roku, po tym, gdy już oboje ten sam dokument w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa używali, Tomasz Lempart, czyli tak naprawdę Tomasz Semerak, po ojczymie Lempart złożył wyjaśnienia, jak to jest, z jakiej on jest rodziny i że w 1941 roku przekazał swój dokument na nazwisko Lempart Dawidowi Fischerowi. Tutaj ta jego kariera w tym Urzędzie Bezpieczeństwa we Wrocławiu też jest związana ze sportem, więc tutaj na ten temat nie mam żadnych informacji, żadnych jakichś takich szczegółów. Wiemy, że pełnił różne stanowiska w Wydziale Szkolenia, Sekcji Kultury Fizycznej i Sportu, więc to ciekawe, nie dość, że używali tego samego nazwiska, to gdzieś w podobnym zakresie pełnili tą swoją pracę w urzędach bezpieczeństwa. No i właściwie to tylko dla wyjaśnienia tej historii, która budziła różne emocje na Twitterze i dla powiedzenia, że może czasami warto, słysząc pewne sprawy, jednak sięgnąć do archiwum, zbadać sprawę do końca, dowiedzieć się, jak to jest, ponieważ no mimo różnych takich informacji i różne osoby to analizowały, czy to też również na YouTubie, czy na portalach społecznościowych, no to nie spotkałam się wcześniej z tym, żeby ktoś tak sięgnął dokładnie do dokumentów i te kwestie zanalizował. Tak więc, no drodzy Państwo, jeśli krytykujemy coś w internecie, to rzetelnie. Niemniej, wracając do tej sprawy, że tutaj nagroda Wrocławia dla Marty Lempart, a rok więzienia dla człowieka, który na jakimś marszu patriotycznym wznosił taki okrzyk, no to widzimy te podwójne standardy i widzimy, jak to dalej w Polsce działa. Ciekawe, czy będziemy mieć w przyszłości więcej podobnych przypadków. Obawiam się, że może właśnie tak to wyglądać. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Anna Mandrela. Zachęcam do tego, aby tutaj w sklepie Capital Book również sięgnąć po moje książki, które również odkłamują historię rotmistrza Witolda Pileckiego, aby subskrybować ten kanał, śledzić te informacje. Serdecznie Państwu dziękuję. Kolejna moja książka pod tytułem Judaszyzm. Polecam Państwu tę książkę w sprzedaży w wydawnictwie Capital Book.